Cieszę się, że przyjechałem z daleka, bo zwłok się zerwałem. No i... cieplej we Włoszech. No zdecydowanie. Ale jutro wracam. Na pewno motocykle zupełnie inaczej reagują, trzeba inaczej je ustawiać. No myślę, że jesteśmy na tyle doświadczonymi zawodnikami, że już każdy powinien sobie z tym poradzić. No dzisiaj jest twardsza nawierzchnia niż zawsze, ale mam nadzieję, że to będzie sprzyjać dobremu ściganiu. No dwa tygodnie w ogóle na motorze nie siedziałem, także też byłem w szoku, że od pierwszego wyścigu tak dobrze się na motorze czułem. Ściągnąłem silnik z spółki, który nie jechał żadnego meczu, nowy silnik, który tam gdzieś od czerwca wisiał, no i jedzie. Bardzo istotne dzisiaj był start, tor bardzo bezpieczny, fajny, twardy, tutaj jak zawsze w Gdańsku. Więc te starty były istotne, dobrze, że gdzieś tam, cieszę się, że gdzieś tam się to fajnie poudawało. Chyba indywidualnie najlepszy mój wynik chyba na arenie w Polsce. Bardzo blisko przyklejony był pan Bandy. Tam rzeczywiście była najlepsza ścieżka? No trochę tam przesadzałem w momentach, też mi tutaj chłopacy mówili, że nie mam tak jechać, bo tutaj jak wciągnie to już nie wysiądziesz, bo jest ostry łuk, ale to się robiło z tego, że miałem bardzo dużą szybkość na końcu prostej i ten tor jest przegięty przy bandzie w drugą stronę i ten motocykl sam mnie cofał i później już jak widziałem, że odjechałem, to starałem się jechać do połowy, bo no, tak nagle się zbliża banda jednak. W Gorzowie jest ten tor cały podniesiony, a tu jest jednak tak i ten zjazd, dlatego tak mnie... Ale tam było fajnie, bo szybko jechałem tam. Z Krzysiem prowadziłem bieg, parę kółek. No ale był bardzo szybki i no nie da się, przecież nie złapię go za rękę i mu nie każe jechać szybko. I dobrze jechałem, ale też bardzo dobrze miałem dopasowane motocykl i to na pewno ułatwia, ale tak troszkę wszystkiego po trochu było, i motoru, i mnie, i też szczęście. Zdobycie złotego kasku to jest marzenie każdego polskiego żużlowca, to jest tak jak indywidualny mistrzostwo Polski. Ja mam jeszcze czas, jeszcze trochę pojeżdżam tym żużlu. Fajnie, że jest drugie miejsce. Będę walczył w kolejnych latach o to, żeby zdobyć te pierwsze miejsce. Turniej jest bardzo wyrównany, to jest raz. A dwa, że to tak się czasami zdarza, jak dwóch zawodników bardzo dużo punktów wygrywa, indywidualnie punkty odbiera. No ale tutaj miało być dwa i było już spokojnie, także... No ale taki jest sport. Dzisiaj mój brat wyszedł na tor i mówi, zobacz, tak długo musiałeś czekać, żeby wygrać. I cieszę się bardzo, pracowałem bardzo ciężko. Dziękuję wszystkim kibicom, sponsorom, klubowi mojemu i doktorowi Misiakowi za ciężką pracę i rodzinę. Bardzo szybko wyjść ze startu, czyli bardzo szybko otworzyć tego szampana i zacząć atakować kogoś. Najlepiej po oczach, wtedy ten ktoś nie widzi i tak jest najlepiej. Jak je już mówię, nie, dobrze, szybko, nie, w pierwszym nie wystartuję z tym szampanem, no to już można dostać tą szprycą.